Solidarni to tytuł filmu poświęconego wałbrzyskiej Solidarności. Pokaz filmu połączony był z wernisażem wystawy poświęconej ludziom walczącym o wolność w komunistycznej Polsce. Wystawę można oglądać w Starej Kopalni. Dzisiejsze otwarcie wystawy i premiera filmu o wałbrzyskiej Solidarności jest kolejnym etapem przywracania pamięci o tych ludziach, którzy tak naprawdę Solidarność budowali, tworzyli i którzy w Solidarności trwają od 80 roku aż po dzień dzisiejszy. Jak mówią działacze Solidarności, nadal jest ona w ludziach, ale Polska znowu jest podzielona. Tą Solidarność w Polakach widać, jak się jakieś nieszczęście dzieją. To naprawdę jesteśmy tak solidarni, prawie 100% Polaków. A no teraz są te podziały polityczne, bardzo niezdrowe i dla Polski, i dla Polaków. 10 milionów złotych kosztował remont ulicy Bystrzyckiej. Jak przyznaje prezydent Wałbrzycha Roman Szałemiej, była to inwestycja, o którą upominali się mieszkańcy przez ostatnie 20 lat. Przebudowa ulicy Bystrzyckiej rozpoczęła się w marcu. Zakres prowadzonych prac był bardzo szeroki. Powstały m.in. przystanki autobusowe i toaleta, o którą wnioskowali kierowcy autobusów komunikacji miejskiej. Jak przyznaje prezydent Wałbrzycha, to jedna z inwestycji, o którą od lat dopominali się sami mieszkańcy. Ona była oczekiwana od chyba 20 lat, nigdy tu nie było porządnie to zrobione, ale rzeczywiście czekaliśmy na to, a przede wszystkim mieszkańcy od wielu, wielu lat. Masz w szafie zimowe ciuchy, w których już nie chodzisz i tylko zajmują miejsce? Wkrótce będziesz mógł zostawić je pod Urzędem Miejskim i spełnić dobry uczynek. 20 grudnia rusza kolejna edycja akcji Wymiana Ciepła. Marzniesz? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw ciepłą kurtkę, płaszcz, polar, sweter na wieszaku. Przy wejściu do urzędu przy ulicy Kopernika 2 postawiony zostanie namiot z wieszakami, w którym będą gromadzone ciepłe ubrania dla najbardziej potrzebujących. Organizacją akcji pod nazwą Wymiana Ciepła zajmują się pracownicy Biura do Spraw Rewitalizacji Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Odzież będzie można przekazywać przez cały okres trwania akcji od 20 grudnia tego roku do 28 lutego 2018 roku.